Witam, witam serdecznie w Sekiro. Zanim pójdziemy na tego gigantycznego bossa, to pokażę wam, jakie rzeczy sobie tutaj ulepszyłem, bo naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawie już powoli. Co prawda raczej nie uda mi się przy tym pierwszym przejściu ulepszyć wszystkiego, bo zobaczcie, już tutaj mamy kolejną kolumnę prawie zaliczoną. Jeszcze została mi tutaj ta włócznia. Kolejną zrobiłem sobie już iskrę fioletowych oparów. I to jest przedostatnia? Chyba przedostatnia już petarda. Albo ostatnia nawet. Później mamy jeszcze ten parasol. Parasol mnie będzie chronił przed ogniem, jeśli będę go używał. I nawet mamy widmowy kunaj. To też ciekawe. Parasol Feniksa. Dyszę ogniową Okinagi. Iskrzący topór. Także no, tutaj sobie naprawdę pohandlowałem troszkę. Złoty wicher, ten malcontent został. Wielki mglisty kruk. I tutaj zobaczcie, że materiałów jeszcze nie mam, tych niebieskich. Chyba ich się nie da zdobyć przy pierwszym przejściu. Dosłownie wszystko. Tak wydaje mi się, że będzie trzeba jeszcze raz. Czyli na NG+, nie? Albo w jakichś dodatkach troszkę pofarmimy nowych elementów. Ale no, te wyglądają super. Tylko czy to jest petarda, czy nie? To jest chyba dysza. Tak, to jest dysza. I prawdopodobnie mam najlepszą petardę już. Iskra fioletowych oparów. Więc pokażę wam, jak to wygląda. Bo trzy rzeczy naprawdę wyglądają świetnie. Naprawdę świetnie. Więc tych, które mamy założone, to jest tak. Jest ten kunaj, iskra i parasol. Zobaczcie parasol. Tak wygląda. Później mamy ten kunaj, tylko tutaj oczywiście by się przydało jakiś mieć przeciwników, nie? I wtedy to atakuje. Tak samo jak pani motyl. I tutaj jeszcze mamy tą iskrę. I przeciwnicy będą mieli obrażenia do postury i tak dalej. I zmniejszony chyba defen. Później zrobimy sobie odpoczynek troszkę, tam mam 150 tego, więc spoko. Później, jeśli chodzi o kolejne fajne rzeczy, jest dysza ogniowa Okinagi. Tutaj mamy podwójne, no myślę, że tych to nie ma co. Iskrzący topór ewentualnie. Rozszczepiająca włócznia. Tu to nie ma jeszcze bunkrów, to nawet nie ma co pokazywać. Jak będę miał kolejny poziom, to dopiero. Zobaczcie to. Ta jest mega. Aż trzy symbole. I na przykład iskrzący topór. Ten jest bardzo fajny. Ten jest bardzo fajny, więc ustawimy sobie tak, jak było. Parasol. A jak u was idzie z tym ulepszaniem rzeczy? Myślę, że to nie jest takie hop-siup. To nie jest takie hop-siup, te wszystkie elementy. Niektóre można tylko raz zużyć, tak samo jak było w Soulsach, na przykład jedna sztabka na jakiś etap i tyle, nie? Dobra, myślę, że to iskra albo parasol. Na razie iskra. My idziemy na tego rzeźnika. Zostawcie łapę. Zostawcie łapę, bo to jest ostatni odcinek, jak teraz mnie tak zabiją, że już jest po mnie. Ziomek robi. Co ty robisz, wnusiu? To w ogóle na ciebie działa? Chyba nie. Ciebie to chyba parasol, to? Kurde, to jest ta fala uderzeniowa. No. Już wydaje
wydaje mi się, że na ciebie nic nie działa. Ewentualnie mogę się... Ten to jest jak z Bloodborne, ten boss. O, ten jest jak z Bloodborne. I on ma trzy paski, ja pierdykam. Na razie się uczymy ciosów, to jest pierwsze podejście moje. Proszę nie bić. Dobra. Jakbym mu z jednego paska strzelił, to by było coś, ale raczej to jest nie do ubicia. Barachło. Raczej nie do ubicia, bo musiał mieć odporność na płomienie. Czyli proch gaśniczy sił centralnych. Co tam jeszcze? Będzie to. Ja będę trochę odporniejszy, nie? Chyba tak. Tak, jestem troszkę odporniejszy na ten ogień, już by mnie dawno nie było. Żart. What the hell? Jak się w ogóle od tego... Ja pierdzielę. Nie wiem jak się tu uchronić, ale ten... Koc gaśniczy bym musiał używać. Później tak. Zabiliście tego bossa? Przecież... Ja wiem, że to będzie masakra już. Dobra, zmienimy sobie to. Pomoc losu. Może go nie pulować, co? Ja pierdykam, co to ma być? Drogi jest. No serio? Przed tym to ja się nie umiem uchronić. Jest takie okienko. Się złapać. A tu jak leci ten cios, to nie wiem. Bardzo w bok, ale to w sekundę się nie da. Powiem wam, że w sekundę się nie da. Jeszcze raz. Najpierw sobie ten zwykły. Lekarstwo na obrażenia od ognia. Będzie to. Ten parasol zajebisty. Ten parasol musi być tu używany.
trzeba mu wchodzić. Pewnie trzeba mu wchodzić na nogi, nie? Ale... Ja pierdzielę, i to jest nie do przełamania tu baraku. Jedna strzała. Jak to zabijana strzała, to jest najgorsze. Dobra. Nie do zabicia na razie. Nie do zabicia, gościu. Pójdziemy sobie albo na rybę. Albo na bezgłowego? No tu już mamy chyba wszystko zrobione. Dobra, albo idziemy na rybę, albo na bezgłowego. No to w sumie spróbowałbym bezgłowego. Tylko jak to będzie najszybciej? Stąd, nie? Dobra, i jeszcze bym poszedł do tej dziewczynki. Dobra, to jeszcze pójdziemy tam zobaczyć fabularnie. Bo mi został teraz bez głowy i ten demon. Jest chyba koniec. I ryba, nie? I ryba oczywiście. Dobra. Ej, nie, on jest nie do zabicia, ten demon. Ja rozumiem, że małpa się też wydawała nie do zabicia i poszło łatwo. Ale ten jest przesadzony. Kurwa rzeźnia. Mikono shinobi, omachi shite sa. Hojou wo. Dobra, mamy ryż. De o yu. Hai. Shikkari kande. Sumimasen. Okome mata. Mata. Zobaczymy tego bezgłowego. Najpierw z boskim konfetti. Albo bez. Kurde, chyba będzie trzeba z. Teraz tak. Iskra jest dobra. Ile mam tego? Ale boskie można teraz kupić. Mam 5. No spoko. Boskie można teraz kupić. Na raz schodzą. Ale no teraz już jest Sekiro naprawdę koksem. Jest naprawdę koksem. Żółty proch z tego leci? Ładnie. To wiecie co? Zobaczymy, jak ten rzeźnik. Bez głowy jajtarz. Tyma. Co? Zapomniałem o tym. Mi o tym zapomniałem. Hmm.
Ej, kurde, ale mi przylutował. Teraz tak, fioletowa tykwa przecież tu powinna być. Co, jestem taki spowolniony jakiś? Strasznie jestem spowolniony. Nie mam boskiego, co? Ja pierdzielę, co to jest za walka. Ej, dobra, to jest masakra, a nie walka. Teraz tak, szybkie boskie konfetti. Granulkę muszę wywalić, bo myślę, że tyle mi nie będzie potrzebnej. Tu mi zawadza to. I teraz z tych rzeczy to myślę, że nic nie działa. Zobaczymy ten topór. Dobra, jeszcze trochę mamy konfetti. I od razu tą tykwę, nie? Tą tykwę tutaj trzeba mieć. Sprawdzimy go. Nie! Nic mu to nie robi. Weź chociaż ten jeden pasek. Ja mam teraz boskie, jeszcze nie mam. Czekaj, kurde. To tu jest koniec. To jest rzeźnia. To jest walka ze wszystkim. Oh no. Po prostu walka ze wszystkim. Dawaj go. Jest. Ale to jest rzeźnia. Dobra, ale to jest do zrobienia. Wyduchowienie Ako. Upadły bez głowy duch Ako, który na pewien czas zwiększa obrażenia żywotności i postury. Uuu. Można go zastosować wielokrotnie, zużywając symbole ducha. No, co to w ogóle? Dobra, super poszło.
Co to w ogóle jest? Zaraz sprawdzę. Kurde, dobra. Za drugim razem, nie? To spoko, żadne tutaj narzędzie ślinowe nie będzie potrzebne na takie rzeczy. Pójdziemy sobie tu. No to ładnie, to ten już poszedł. Później tak. Co to jest? Co to jest? Wyduchowienie Ako. Ja to mogę dać tu. Ile wlezie? Tak, chyba ile wlezie. Ale super, no to warto go teraz zabić. To jest coś podobnego do cukierka tego? Nie. Cukierek Ako. Zwiększa obrażenia żywotności i postury. No fajne, czyli cukierek tak jakby miał cały czas. To super. No to super. To teraz co? Idziemy na rybę, czy jeszcze idziemy powalczyć? Ej, ale to takie krótkie? Kurde, ale to krótkie było. Bardzo krótkie. Ale przyda mi się na przykład na final bossa może? Może chociaż trochę? Tutaj parasol. Teraz robimy rzeźni. No nie. Z tego to się nie da uchronić. Daj mi spokój. Ale jeden pasek bym chciał zrobić. No teraz będzie to, co nie? To jest makabra. Po prostu makabra. Całkiem fajnie idzie, co? Ostatni.
Jeden paseczek, no. Zwykle. Tu już bez parasola nie macie szans. I to jest pierwsza runda, tak? Dzień dobarek. Dzień dobarek. Jak ktoś go pokonał, to mi napiszcie w komentarzu. Na razie pójdziemy... chyba na rybę, co? Pójdziemy na rybę następnym razem, ale fajnie, że bez głowy poszedł. Tu jestem zadowolony, chociaż był taki, no... wiadomo, ta walka jest specyficzna, ale jest do zrobienia spokojnie, nie? Na tym etapie jest do zrobienia spokojnie. Także skończymy sobie tutaj. Mamy jeszcze bossów. Raz, nie wiem, czy nie jest bez głowy jeszcze pod wodą. Słyszałem takie głosy, możecie mi potwierdzić. Ale podobno jest gdzieś jeszcze bez głowy pod wodą. No i byśmy tą rybę i już ten finał, nie? Zrobili. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę, jeśli wam się podoba i napiszcie bez głowy jest bez głowy. Do następnego. Hej, hej.